W biznesie deweloperskim bardzo dużą rolę ma to, jaką mamy działkę. Można mieć wszystko dobrze, wszystko, chcę mieć całą wiedzę, mieć wszystko ogarnięte, mieć ludzi, ekspertów. Natomiast jak masz złą działkę, to wszystko się może posypać. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć i poruszyć temat działek. W jaki sposób ja wyszukuję działki, jakie analizuję, które działki są warte w ogóle rozpatrzenia, a które działki odrzuciłem z prostych przyczyn, ale też ich bardziej zaawansowanych analiz. Ale jak takich działek szukać? Jeżeli dzisiaj jeszcze nie jesteście zawodowcami w szukaniu działek, to najlepszym sposobem jest skupić się na znajdywaniu ludzi, którzy Wam znajdą działkę. Ekspertów, którzy są na rynku wiele, wiele lat, którzy są specjalistami od działek. I to są pośrednicy bardzo często, którzy handlują działkami. To on może nie mieć czegoś w ofercie w internecie, ale mieć ten numer w telefonie i on jest w stanie zadzwonić na Wasze zlecenie i tego gościa dogadać, że jest klient, który kupi tą działkę. Sposobem na to, żeby znaleźć działkę pod inwestycję deweloperską, jest rozpoczęcie poszukiwania od internetu. Na portalach kłóczniowych można patrzeć zarówno normalne działki, jak i też popatrzeć trochę innym kluczem niż szukają inni. Na przykład bardzo fajnym sposobem na to, żeby znaleźć działkę, której być może inny deweloper nie widzi, nie zobaczy, jest szukanie działki jako domu. Sprzedający ogłasza dom, a to, co nas interesuje tak naprawdę, to jest działka pod tym domem. Takim dobrym sposobem do szukania działki jest to, żeby po prostu wejść w teren i jechać robić wizje lokalne. Czyli jeżeli poruszacie się po jakimś terenie i znajdziecie sobie na przykład działkę, która będzie pusta, jakąś tam plombę, czy jest zaniedbana, to warto się zainteresować. I ja bym tu proponował, żeby po prostu odnaleźć właściciela, jakby zlokalizować go, kto jest właścicielem, złożyć mu ofertę zakupu, czyli napisać mu na przykład list, albo skontaktować się z nim osobiście, bezpośrednio i zapytać się, czy ta działka jest na sprzedaż i czy w ogóle nie rozważa. Często jest tak, że taki sygnał, taki impuls ze strony kupującego spowoduje to, że ktoś mówi, dobra, to jak jest klient, no to korzystam, to sprzedaję, bo później może nie być. Kolejnym ważnym elementem pod zakup działki jest to, żeby sprawdzić jej warunki gruntowe. Jeżeli będą złe warunki gruntowe na działce, to może się okazać, że Twoja inwestycja będzie droższa o 20-30%. Badanie gruntu polega na tym, że firma specjalistyczna sprawdza, jakiej jakości i jakiego rodzaju jest grunt na danej wysokości. Ja nie patrzę nigdy na działkę, jak kupuję ile za metr. Ja patrzę tylko na jedną rzecz. Ile jestem w stanie tam wybudować budynku? Jak duży budynek jest w stanie wybudować? Czynnikiem, który wpływa na to, ile możemy na danej działce wybudować, jest chłonność działki. Czyli to jest taki parametr, który mówi nam o tym, ile jesteśmy w stanie zmieścić metrów kwadratowych budynku na danej działce. Dla mnie dobra lokalizacja to jest taka, która później się sprzeda albo wynajmie. Nie zawsze warto za dobrą lokalizację przepłacać. Warto zapłacić odpowiednio dużo, ile wartość tej lokalizacji wnosi w biznes, czyli jeśli sprzedamy takie mieszkanie później drogo, to jesteśmy w stanie dużo więcej zapłacić za działkę. Możliwość przyłącza mediów. Są piękne działki, super lokalizacja, które mają plan miejscowy, warunki zabudowy, natomiast nie mają możliwości przełącza. Co to znaczy? To, że tutaj jest to wszystko i sąsiedzi się podłączyli, nie znaczy, że Wam się pozwolą tam podłączyć. Kanalizacja i gaz może być tego typu problem, że jest nieodpowiednia przepustowość sieci. Wszyscy sąsiedzi już wykorzystali możliwości tej sieci, dlatego jeżeli Ty chcesz, to nie przyłączasz się tutaj 20 metrów od swojej działki, czy 5 metrów od swojej działki, tylko 500 metrów na swój koszt. Mając takie warunki spełnione, one muszą być zawsze zawarte na rzecz inwestora. Czyli jeżeli one się nie ziszczą, to zawsze inwestor ma prawo odstąpić od umowy i ma tą furtkę bezpieczeństwa. Moim warunkiem przeniesienia własności i zapłaty reszty ceny jest to, że dostanę warunki przyłączeniowe, podłączenie się do tej kanalizacji, ale do tej, albo w rejonie tam 20-30 metrów. I tak samo wszystkie rzeczy, tak? Tak samo gaz, prąd, czy sieć cieplika miejskiego. Bardzo ważny jest dostęp do drogi publicznej. Nie każda działka ma dostęp, mimo że tego tak wygląda na taką, która by miała ten dostęp. Jest droga, wszyscy jeżdżą, ale jak pójdziecie do ewidencji gruntów, sprawdzicie, zapytacie się, to się okazuje, że ta działka jest działką prywatną, że ta działka nie ma statusu drogi publicznej i trzeba o to zadbać, bo teoretycznie klient Wam oświadczy, tak, panie, przecież widzisz pan, że wszyscy jeżdżą. Droga publiczna, notariusz to podpisze, bo on tego nie sprawdza, on nie ma tej kompetencji, on nie widzi, czy ta działka ma taki status na dokumentach. Natomiast ta transakcja, ten akt notarialny jest z mocy prawa nieważny nawet, można go wyrzucić.